Ewangelii Mateuszowej. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. W tej przypowieści o pannach zastanawia nas, czym jest ta oliwa w ich lampach. Jedne zadbały o oliwę, innym, jak wiemy, brakło w najważniejszym momencie. Ojcowie Kościoła łączyli ją z ludzkimi zmysłami. Nasze zmysły, mówił Orygenes, albo wszystkie 5 są mądre, albo wszystkie 5 są głupie. Na przykład oczy, jeśli są mądre, to zauważają bliźniego. Nasze uszy, jeśli są mądre, to starają się słuchać bliźniego. Nasz dotyk, jeśli jest mądry, to stara się być czysty. Krótko mówiąc, chodzi o to, że możemy otwierać się na to, co duchowe. Jesteśmy cieleśni, ale ciała nasze mogą służyć temu, co duchowe. Dziś jest święto świętej Edyty Stein. Urodziła się we Wrocławiu jako najmłodsza z 11 dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. W czasie studiów straciła wiarę, ale szczerze szukała prawdy i znalazła ją w kościele katolickim. Przyjęła chrzest, otrzymała na chrzcie imię Teresa, potem wstąpiła do klasztoru karmelitanych w Kolonii. Od nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem, dlatego wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Prześladowania hitlerowskie przeniosły ją do klasztoru w Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywięziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. Mamy w niej roztropną uczennicę Pana, Pannę Mądrą. Tę, co swoje talenty poddała Chrystusowi, odkryła wiarę i dobrze skorzystała z tego daru. Maryjo, wspieraj nas wszystkich na drodze pogłębiania więzi z Bogiem. Pomagaj mówić Bogu tak. Różaniec to jak nasza oliwa, co daje siły, by trwać w wierze. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.